pięciokrotnie drugi, 12 razy trzeci. 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotrka Żyłę, by dołączyć do kolegów wysoko nad skokiem. Dawid! Jakżeż cudownie! Jak wspaniale! Będzie bardzo ładny, bardzo daleki stop! W trzeciej grupie chyba ten skok przekreślił ich szansę na to, by stanąć na podium, ale dopóki trwa walka, dopóki oni są w powietrzu, dopóki tam daleko skacze Stefan Kraft! No i popatrz, 34 metry wystarczą mu, aby zwyciężyć w tych zawodach. Joju Kobayashi już w powietrzu, prędkość niższa, no bo krótszy najazd, tu ładnie leci, no i tutaj nie pozostawia wątpliwości, ależ to był skok! Do startu Stefan Forgacher na post, cel mai bun de but pentru Forgacher ca antrenor al Rapidului German. Pe 5 în concursul pe echipe, a individual doar Geiger a prins top 10-ul. Dobre duchy polskiej ekipy, jest Adam Małysz. 132,3 metry, może dalej, wtedy będzie złoto. Po złoto, po mega! Ryoyu Kobayashi w powietrzu! Czy obroni się rekord Adama Małysza? Treningowej dobry wynik, 133,5 metra. Wydaje się, że tym razem wiatr pod narty, co powinno Dawidowi dać świetny wynik! No brawo! Eskokowi, bo po pierwszej serii zajmował 8 miejsce. Ma zatem tutaj na Grotniki 2 srebrne medale. Dzisiaj w serii próbnej także 140,5 metra. Domen Prec! Ależ wychylony i skacze niesamowicie. No jest niesamowity rzeczywiście ten chłopak. Poprawiony przez Domena Prewca. 144 metry oczywiście jest Słoweniec liderem. Trójka Polaków na trzech czołowych pozycjach i już tylko jeden zawodnik w pierwszej serii. Na rozbiegu Ryoyu Kobayashi. W kwalifikacjach przed tym konkursem wygrał, skoczył najdalej, a jak będzie teraz? Także daleko, daleko, bardzo daleko szybuje Japończyk. Tak, Agnesa, 221 metrów dzisiaj w serii próbnej. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia i ląduje pięknie, ląduje daleko. I on znowu wyprowadza bardzo mocny cios w kierunku rywali. Taką wielką niesprawiedliwością, wielkim jego pechem, gdyby nie wygrał tych mistrzostw świata w lotach. Na razie jest liderem, skoczył genialnie. W czerwcu, tak czy inaczej, jest najmłodszym punktującym w tym sezonie zawodnikiem na pewno w Pucharze Świata. I ojej, nogi całe. Tym może być w dzisiejszym konkursie 9. Zobaczymy, jak wypadnie Sigurd Petersen, ależ ma warunki. To będzie na pewno długi skok, być może po rekord. On potrafi skoczyć zawsze daleko, kapitalny skok! To jest przeskoczył skocznie! Stracił jeden punkt, a więc tyle już odrobił do Polaka. No, mówiłeś o wysokich lokatach w Pucharze Świata i dobrych skokach wcześniej. Robert Johansson, kolejny z tych zawodników, którzy zaskakująco nisko dzisiaj po pierwszej serii i który pewnie będzie atakował. Ależ pofrunął! Ależ pofrunął! Ten jak ma wiatr pod narty, to leci bardzo, bardzo daleko, a tego wiatru nie ma. Rekord świata, poprawił go później Stefan Kraft. Robert Johansson. No, wyciągnął fenomenalnie ten skok, wprawdzie wylądował bez telemarku, ale to była świetna odległość, to było daleko poza...
pory otrzymywali najlepsze noty. No a tu patrz, Simon Amak. Tu może być daleko i będzie bardzo daleko, ależ daleko pofunął reprezentant Szwajcarii. No, przeskoczył skocznie Simon Amak, 146 metrów. 159 punktu. Rekordzista nieoficjalny letniego anturażu wielkiej kropki, 145 metrów. Ależ piękny, daleki skok. Dołączamy się do życzeń, a teraz życzymy dobrego występu Klemensowi Emurańce, który dziś w drugim treningu miał 140 metrów. O, to, i pięknie skacze Klemens! W 2014 skoczyli po 152 metry, a on skacze 153, jest w dodatku 7... ...serii skoczył najdalej w zawodach, 240,5 metra, 4 razy był wyrazy świata. I wczoraj najdłuższy na tym sezonie. Dzisiaj jest też najdłuższy, wczoraj 223,5, dzisiaj poza rozmiar skoczni. Pozwolił mu skoczyć 138,5 metra, ale teraz Kamil Stoch. Wysoko zaleśnił na poprzeczkę Robert Johansson, 145,5, 144, Kamil w powietrzu, pięknie, wysoko, znakomicie, niewiarygodnie, on skacze poza wyobraźnią pozostałych rywali. Kobayashi i Marcuza, Jendrichten i Ryoyu, 20 razy na podium. W tym sezonie 248 metrów z kwalifikacji to jego rekord życiowy, ależ wieje mocno pod narty. 80. Ryoyu Kobayashi, gdzie on wylądował? Niewiarygodny skok Ryoyu Kobayashi! Odległość 252 metry. Tutaj te noty powinny być w jakiś sposób ustandaryzowane. Reprezentant gospodarzy Michael Burman. Rówieśnik Neymajera, także 20 lata, ładnie wyszedł z progu, wysoko potrzebuje dobre te warunki i wykorzystał je Urman. Piękny. A potem Kamil Stoch. Zobaczka. Także może przygotować się do jego lotu. 233 metra dzisiaj tyli próbnej. Austriacy na trzecim miejscu po trzech grupach. Ojej, jak daleko skoczył Stefan Kamil. Natomiast drugie miejsce w tej chwili Austriacy, ale oni odrobili. Z kolei depczą nam pod piętą. Johan Andre Forfang, bardzo ważny skok. Czy wrócą do gry Norwegowie, to jest pytanie i... Ojej! To jest rekord! Ojej! Rekord!